Dzień dobry, tu ja mówię. Zawsze w takich przypadkach reaguję, proszę Państwa, chociaż to wiem, że jest walenie głową w mur, walka z wiatrakami, no ale może przynajmniej jakiś skrawek, jakiś okruch od tej ściany, którą próbuję głową przebić, tego muru, odpadnie. Może przynajmniej część z Państwa zmieni zdanie i przestanie powtarzać te krzywdzące schematy, krzywdzące opinie. Bo to jest, proszę Państwa, po pierwsze głupota, po drugie, no może inaczej, po pierwsze nie mające nic wspólnego z faktami, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, a po drugie, proszę Państwa, no jest to czysta głupota, co potwierdza nawet Laki, który zamiast się zająć obiadkiem, jak zwykle marudzi i myśli, że to ktoś obcy jest w domu, a nie ja. Laki, cicho! Laki! A chodzi, proszę Państwa, o tą nieszczęsną sytuację i tragiczną sytuację ze śmiercią 14-latki. No i pierwsze komentarze, jakie się oczywiście pojawiły, to znieczulica społeczna. Proszę Państwa, jak słyszę to hasło, to już mnie trzepie, bo to jest hasło pokrewne z tym, co się mówi o Polakach jako narodzie, jako społeczeństwie, pijacy i złodzieje, brudacy, antysemici i wszystkie jeszcze inne najgorsze cechy, jakie tylko może człowiek czy cały naród wykazać. I jak zwykle mamy w tej sprawie dziesiątki sprzecznych informacji. Każdy po szkodzie jest mądry i ma cudowne rozwiązania. Tymczasem ja jestem na świeżo po relacji ludzi, którzy bezpośrednio brali udział w poszukiwaniu tej dziewczynki i ludzi, którzy i człowieka, który ostatecznie znalazł tą dziewczynkę. I te fakty, które on przedstawił, mają naprawdę niewiele wspólnego z tym, co czytaliśmy w internecie, a właściwie nie mają nic wspólnego. No, okazało się, że to dziecko wcale nie było widoczne z parkingu przed jednym z dyskontów, że ten człowiek, który ją ostatecznie znalazł, to cudem ją tak naprawdę znalazł, bo to było za jakąś reklamą, za jakąś przyczepą i tak dalej. Realia, fakty wyglądały inaczej niż to przedstawiano w mediach, a przedstawiano to mniej więcej tak, że dziesiątki i oczywiście jeszcze się pojawiały tutaj komentarze typu polskich katolików, co chodzą do kościoła, jedzą rosołek w niedzielę i tak dalej, a widzą konające dziecko i nie reagują. Tak to zostało przekazane, że to dziecko było na widoku tysięcy ludzi czy setek ludzi i żaden człowiek nie zareagował, dopiero jakiś tam jeden przypadkowy przechodził. No wiemy, że tak nie było. Zareagował czy znalazł to dziecko człowiek, który brał w tej akcji takiej rodzinno-społecznej, sąsiedzkiej, poszukiwawczej i tam ją za tą przyczepą z tą reklamą znalazł. Proszę Państwa, wystarczy wprowadzić jedną zmienną, aby znieść tą głupotę, tą podłość, którą sami sobie robimy, czyli znieczulica społeczna, czyli brak wrażliwości i machanie ręką na ludzką tragedię. No, proszę Państwa, no, niech mi ktoś myślący normalnie, trzeźwo powie, że w sytuacji, gdyby koło tego sklepu rzeczywiście przychodziło 200 osób z wiedzą, że przed tym sklepem, gdzieś tam, nie wiem, 100 czy 150 metrów dalej leży dziecko, które potrzebuje pomocy, to chcecie mi Państwo powiedzieć, że te 200 tysięcy, przepraszam, że te 200 osób, żadna z nich by się nie ruszyła, machnęłaby ręką? Wtedy moglibyśmy mówić o premedytacji, o znieczulicy i braku reakcji na to, kiedy człowiek potrzebuje pomocy, kiedy walczy o życie. Natomiast ja dzisiaj na portalu Twitter nawet napisałem taki komentarz, gdybym ja widział dziecko, nawet przed 14-letnią dziewczynkę, jeszcze jako stary typ 50-letni, która gdzieś tam stoi z telefonem, no to bym przekonany, że czeka albo na rodziców, albo na koleżankę. I proszę Państwa, no mówiąc wprost, czułbym cholerny dyskomfort jako 50-letni facet, który zaczepia dziecko i to jeszcze dziewczynkę przed sklepem. No, jeszcze raz powtórzę, po
całej sytuacji, gdy znamy fakty, gdy wiemy, w końcu docierają te fakty, no to oczywiście możemy sobie usiąść na fotelu przed kominkiem, opowiadać wszystkie mądre rzeczy, jak to powinno funkcjonować, jak powinniśmy się zachować. No, tymczasem jest to jeden z tych przypadków, proszę Państwa, jeden na milion, kiedy dochodzi do tragedii, tak naprawdę trudno tutaj poszukiwać winnych, no bo po prostu takie wyjątkowe sytuacje w życiu się zdarzają. Owszem, są pretensje teraz do policji, że zareagowała późno, ale z drugiej strony też, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, ile jest takich sytuacji, gdy spanikowani rodzice, bo tam gdzieś po jakiejś kłótni czy o czymś, dziecko wychodzi z domu, nie ma jej tam przez godzinę, przez trzy, dwie i oczywiście po tym czasie się odnajduje. No, ponad 90% takich spraw, zgłoszeń na policję pewnie wygląda w taki sposób. No, tutaj się nałożył jakiś ciąg fatalnych okoliczności, ciąg przypadków, który doprowadził do tragedii, ale to w żaden sposób nie jest, proszę Państwa, obraz naszego społeczeństwa. Nie powtarzajcie Państwo tych bzdur, nie powtarzajcie tych bzdur o znieczulicy, nie powtarzajcie tych bzdur, jak jesteśmy podłymi ludźmi, podłym społeczeństwem, czy podłym narodem, a przynajmniej nie róbcie tego w kontekście tej sprawy, która absolutnie nie przystaje do takiej oceny. Natomiast, no jak z każdej tragedii, można i trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski, które by pozwoliły na przyszłość to zminimalizować. Proszę Państwa, żyjemy w trochę innym świecie niż ten, w którym powstawały te przepisy, że policja zaczyna poszukiwanie, a teraz zgaduję, bo niestety nie sprawdziłem tego. Ci z Państwa, którzy chcą mieć tutaj precyzyjną wiedzę, to proszę, żeby się zapoznali, to w internecie łatwo to znaleźć, że dopiero po jakimś czasie, zdaje się, że po 24 czy po 48 godzinach, tą akcję poszukiwawczą związaną z zaginięciem. Dlaczego ten przepis powstał? No właśnie dlatego, że wiele takich zgłoszeń dotyczyło spraw, które się kończyły po paru godzinach, a siły policyjne, które trzeba zaangażować w taką akcję, no jak wiecie Państwo, są z reguły duże. No to w tym przypadku, kiedy rodzice rzeczywiście, kiedy nie jest to jakaś rodzina patologiczna, kiedy nie jest to, nie ma jakichś podejrzeń o to, że są jakieś manipulacje, inne historie, no to rzeczywiście, kiedy rodzice przychodzą na komendę czy na komisariat policji, tłumaczą, że zdarzyła się taka sytuacja, że dziecko dzwoni, że nigdy nie było z nią problemów, ale teraz twierdzi, że ma jakieś mroczki przed oczami, że źle się czuje i ta rozmowa została przerwana, no to myślę, że w dzisiejszej dobie to bardzo łatwo namierzyć coś takiego jak telefon komórkowy i tu nie trzeba organizować jakichś wielkich poszukiwań, tylko można to prostą procedurą z operatorem telefonicznym załatwić i tak jak jestem generalnie wielkim przeciwnikiem pisania ustaw na kolanie z powodu jakiejś tam jednej czy drugiej tragedii, no ale akurat ten przepis, proszę Państwa, nie, który by pozwolił natychmiast niemalże zweryfikować i dokonać takiej identyfikacji położenia miejsca, gdzie się znajduje taka osoba, to myślę, że nikomu by to nie szkodziło, nie stwarzałoby to żadnego większego zagrożenia. Więc jeśli można coś mądrego zrobić w tej sytuacji, no niestety już post factum, no to właśnie to, że kiedy rodzice czy bliscy osób zgłaszają się z takim problemem i rzeczywiście, gdy ta rozmowa wygląda w taki sposób, jak tu wyglądała ta rozmowa tego dziecka z ojcem, a nie jest to jakaś tam właśnie kłótnia poprzedzona czymś, że zwykle to się kończy w inny sposób, no to taką procedurę można by było wprowadzić do przepisów i można by było w przyszłości podobnym tragediom uniknąć. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę społeczeństwa, ocenę nas samych i opowiadanie tych bredni o tym, jak bardzo jesteśmy źli, to ja stanowczo, proszę Państwa, przeciwko temu protestuję, a zwłaszcza protestuję przeciw temu w momencie, kiedy te wnioski bzdurne, schematyczne, stereotypowe są wyciągane bez wiedzy na temat okoliczności tego całego tragicznego zdarzenia. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. To jest tragiczna sytuacja, no, ciarki przechodzą po kręgosłupie nawet w sytuacji, gdy się nie jest związanym z tym dzieckiem, to zawsze śmierć dziecka wywołuje takie reakcje, gdy się jest ojcem, to też ma swoje znaczenie. No ale mówiąc brutalnie, temu dziecku takimi ocenami
pseudodiagnozami społecznymi w żaden sposób nie pomożemy. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to wprowadzić jakąś korektę w przepisach, że w takich sytuacjach rzeczywiście policja powinna mieć możliwość natychmiastowego namierzenia osoby za pomocą operatorów telefonicznych, żeby do podobnych sytuacji w przyszłości nie dochodziło. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.